Warta musiała za mnie zapłacić. Pomidor. A jak to się robi, że w wieku 31 lat jest się najmłodszym trenerem na poziomie ekstraklasy? Trzeba mieć przede wszystkim szczęście. Pracowałem, można powiedzieć, że tak na wolontariacie, bo nie miałem żadnego kontraktu, ani nic sobie nie zarabiałem. Pracowałem w trzeciej lidze jako asystent. Ten okres w Igrach jest takim najlepszym przykładem właśnie na to, jak podchodzę do pracy z drużyną. Dzień dobry, kolejny odcinek na Drugoligowcu, ze mną Dawid Szulczek. Cześć Dawid. Cześć, witam. Przypominam o subach, o lajkach. Dawid, nie wiem, czy nam już polajkowałeś, dałeś suba nam na kanale, może nie, bo ty jesteś w Ekstraklasie, a nie w drugiej lidze już. Na pewno nadrobię, na pewno. Okej, okay, dobra, Dawid obiecuje, że da suba, więc myślę, że wy też. Słuchajcie, mamy Dawida, mamy trochę okrojony czas, więc będziemy się streszczać. Na początku tego jeszcze nie było, pomidor, czyli gra wiemy jaka, tak, nie, albo pomidor. Mam nadzieję, że mało będzie tych pomidorów, albo w ogóle, więc zaczynajmy, nie śpimy, lecimy. Rano jest, także energia jest, lecimy. Dawid, polska myśl szkoleniowa, kit czy hit? Myślę, że coś pomiędzy, ani hit, ani kit. Dobra, okej, może być. Artur Skowronek, trener, któremu zawdzięczam najwięcej? Nie. Okej. Będę trenerem polskiej kadry? Nie. Legia spadnie z ekstraklasy? Nie. Z racji mojego wieku miałem nieprzyjemne sytuacje ze starszymi zawodnikami? Nie. Ekstraklasa jest słaba? Nie. Warta musiała za mnie zapłacić. Pomidor. Chciałbym być trenerem Lecha Poznań. Tak. Brunetki czy blondynki? Brunetki. Dobra. W wolnym dniu Netflix, książka czy oglądanie meczów? Oglądanie meczu. A jednak, tak myślałem właśnie. No dobrze, dobrze. Okej, okay, to już mamy po pomidorze. Jeden się przydarzył. Lecimy dalej. Pogrzebałem trochę w środowisku. Mam taką opinię o tobie. Super trener, pracowity, ma pomysł na każdy mecz. W każdym meczu inna taktyka pod przeciwnika, zmiana ustawień. Jeśli chodzi o umiejętności czysto trenerskie, dla mnie najlepszy trener, jakiego mogłem mieć. Mega pracowity, wymagający, dobrze czuje szatnie, dobry kontakt z zawodnikami, jasno przedstawia, czego oczekuje od drużyny. Cały czas chce się rozwijać. Co ty na to? No, że super opinia. Jeden z twoich graczy. No też pewnie w zależności z kim się rozmawia. Myślę, że nie wszyscy by mi taką laurkę wystawili, natomiast fajnie, że ktoś to tak odbiera. A co do zmiany taktyki, chyba nie było aż tak mocno, że na każdy mecz zmienialiśmy. Mhm. Natomiast no, staraliśmy się wykorzystywać słabe punkty drużyn przeciwnych. I zazwyczaj w mikrocyklu dokładaliśmy jakieś rzeczy, żeby starać się to uwypuklić. Okej, okay, a jak to się robi, że w wieku 31 lat jest się najmłodszym trenerem na poziomie ekstraklasy? Trzeba mieć przede wszystkim szczęście, bo okay. Wielu trenerów jest takich, którzy pracują i sumiennie, rzetelnie mają wiedzę i pracują gdzieś w niższych ligach albo są asystentami w innych drużynach, czy w ekstraklasie, czy w pierwszej, czy w drugiej lidze, no a po prostu nie dostali się na przykład na kurs UEFA Pro. Mm-hmm. A ty masz to szczęście właśnie? Nie mówię tak, no, że się dostałeś, tak, tylko ogólnie w karierze, w życiu? No, biorąc pod uwagę tą całą drogę, to na pewno. Mm-hmm. Ale trzeba sobie też zapracować, nie? Trochę na to szczęście. No oczywiście, że trzeba. Myślę, że to jest wszystko ze sobą powiązane, natomiast no, trudno, żebym teraz mówił, jak będziesz pracować i będziesz pracowity, to będziesz pracować w ekstraklasie, bo tak nie jest. No, jest wiele naczyń połączonych. Na pewno pracowitość to jest jeden ze składników, ale nie wszystko zawsze od tego zależy. Mhm. A powiedz mi, środowisko trenerskie w Polsce jest okej, czy takie trochę jest bardziej zawistne? Czy jak takie małe bagienko, bo to jest dosyć, znaczy może nie że małe, ale znacie się pewnie w większości ze sobą. No i jakie to jest środowisko? No ja generalnie chciałbym powiedzieć, że
Z mojej perspektywy spotkałem mnóstwo osób, które chcą współpracować i chcą się rozwijać, i idzie to w taką naprawdę dobrą stronę. Natomiast no jest to też takie generalizowanie, bo sam ostatnio mówiłem o trenerze Magierze i mówiłem, że często ludzie mówią, że trener Magiera nie zachowuje się jak Polak. A mi się wydaje, że po prostu chodzi o to, jakim kto jest typem osoby, bo no ja spotykam wielu dobrych ludzi na swojej drodze, ale pojedyncze przypadki zdarzają się. Takich ludzi, którzy niekoniecznie ciągną polską piłkę w dobrą stronę, i myślę, że tak jest po prostu na całym świecie. Trzeba dbać o to, żeby ta tendencja taka zwyżkowa była w naszym kraju u większości zdecydowanie ludzi, żebyśmy tą naszą polską piłkę rozwijali w dobrą stronę, w dobrym kierunku. I myślę, że to głównie zależy nie od tego, czy ktoś jest Polakiem, czy ktoś jest Słowakiem, czy ktoś jest Hiszpanem, tylko po prostu od tego, to jakim jest człowiekiem, jak podchodzi do swojej pracy, ale wiadomo, że te naleciałości takie narodowościowe mają też na to jakiś wpływ. Natomiast no, musimy czerpać i z tej wiedzy też z historii. Jeżeli wiemy, że Polacy, tak jak już powiedziałeś, nie wiem, gdzieś tam w przeszłości było jakieś bagienko i tak dalej, to trzeba jak najszybciej starać się te rzeczy eliminować, tego unikać, żebyśmy mogli po prostu się rozwijać. A idzie taka nowa fala nowych trenerów młodych? No myślę, że generalnie jest to taka naturalna kolej rzeczy, bo dzisiaj nam się wydaje, że to jest nowa fala, natomiast jakbyśmy spojrzeli 10 lat temu, to przecież też wtedy wchodził trener Rumak, trener Kafarski, i to po prostu jest taka naturalna kolej rzeczy. Gdzieś tam 20 lat temu, może 20 nie, ale z 15 pewnie do zawodu wchodził trener Probierz, i myślę, że to jest to naturalna kolej rzeczy, że co kilka lat są trenerzy, którzy już albo schodzą do niższych lig z tego poziomu ekstraklasy, albo w ogóle kończą pracę i wchodzą po prostu w to miejsce nowi trenerzy, tak samo jak w każdej innej firmie, w każdym innym zawodzie. Ktoś młody wchodzi, ktoś inny odchodzi na emeryturę. Myślę, że to jest całkowicie naturalne. A myślisz, że polska piłka jest jakby zacofana albo ma jakieś totalne braki, mankamenty, że można taką tezę zrobić taką tezę dużą, że trzeba uzdrowić polską piłkę, czy wręcz przeciwnie? Ja bardziej myślę, że pod kątem na przykład piłkarzy, tych pojedynczych, którzy wyjechali na zachód, czy pod kątem nawet sędziów, którzy ostatnio też otrzymują awanse, jest ich coraz więcej na tej arenie międzynarodowej. Nasza reprezentacja też całkiem nieźle sobie radziła w tych ostatnich latach. Może nie odnosiła sukcesów, ale na pewno wyglądało to lepiej, bo chociażby kwalifikowała się na turnieje, czego nie było wcześniej. O tyle polska piłka klubowa i polscy trenerzy na razie no nie mają możliwości i po prostu nie pokazują się na ten moment w Europie. I myślę, że jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, nasza liga jest bardzo wyrównana. Nie mamy takich drużyn, które bardzo mocno, można by powiedzieć, że są drużynami wiodącymi. Tak jak jest chociażby w tych innych krajach, w których no zawsze gdzieś tam jedna, dwie, trzy drużyny są takie, które są wiodące i można powiedzieć, że cała piłka pracuje na te drużyny, bo najlepsi gracze trafiają właśnie do tych klubów. W Polsce jeszcze to tak nie funkcjonuje. Jest po prostu więcej drużyn, które chciałyby być tymi drużynami na miejsca 1-3. No Jest szczególnie w większa tym sezonie, rywalizacja. prawda? Gdzie jest takie zamieszanie mocne. No tak. Generalnie myślę, że mamy to do siebie, że jako 40-milionowy naród jest po prostu duża chęć w wielu ośrodkach, aby wieść prym w naszym kraju. Nie mamy takiej hierarchii czy struktury, jak to wypracowane zostało chociażby, nie wiem, nawet w pewnym momencie było tak na Ukrainie, w Czechach czy w Holandii, gdzie no jest mimo wszystko kilka tych drużyn, które wiodą. No nawet Bate Borysów było swego czasu gdzieś tam dosyć często w pucharach, zachodziło przynajmniej w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Tak samo drużyny z Czech, jak chociażby kilka drużyn z Pragi, czy właśnie w Holandii Ajax, Feyenoord, PSV. U nas jest tak, że ta Legia Lech, Wisła Kraków, gdzieś teraz do tego wszystkiego próbuje jeszcze dobić Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin czy Lechia, i już samo to, że wymieniłem już chyba 6 klubów, a jeszcze są kolejne, które też chcą w tym gronie być, no sprawia, że jest większa rywalizacja, a nie myślę taka współpraca. To jedno. Drugie, że po prostu ci młodzi utalentowani zawodnicy dosyć szybko wyjeżdżają i można powiedzieć, że ten poziom naszych rozgrywek, my się po prostu pozbywamy zdolnych
zawodników dosyć szybko. I to wszystko wpływa na to, jak ta nasza liga jest odbierana. Ja nie uważam, że to jest liga słaba, bo jak przyjeżdżają zawodnicy z innych lig, albo jak obserwujemy te inne ligi, to wcale taka słaba nie jest. Na pewno jest bardziej fizyczna. Trzeba trochę więcej biegać, trzeba trochę więcej walczyć o drugą piłkę. Mniej jest takiej esencji futbolu i myślę, że to jest też czasami taki nasz problem, że my ta liga tego wymaga, żeby być perfekcyjnie przygotowanym motorycznie i ta piłka gdzieś tam jest, powiedzmy, że czasami na drugim miejscu w porównaniu do niektórych innych lig, które są nie wiem, porównywalne do naszej ekstraklasy. Okej, to teraz takie pytanko trochę lżejsze. Czy grałeś Football Managera może? No, grałem bardzo dawno temu. Bardzo dawno. I bardzo dużo, czy bardzo dawno? Bardzo dawno, nie bardzo dużo. Raczej spędzałem czas na podwórku albo na boisku, albo na treningach. Nie byłem jakimś takim fanem komputera, który siedzi od rana do wieczora przy komputerze. Okej, a jesteśmy w sumie z jednego pokolenia, więc ja nie wiem jak ty, ale ja się wychowałem na Tsubasie i potem na boisku. Kojarzysz taką bajkę? Oglądałeś? Oglądałem, tak. Tam Tygrysia Maska, Gigi, takie tam Polonia 1, były takie bajki wtedy. Tak, oglądałem oczywiście, natomiast no, ja nie ukrywam, że od dziecka tak naprawdę lubiłem oglądać mecze, tak te normalne, nie wiem, miałem 8-9 lat. To jak tylko była możliwość oglądać mecz, to oglądałem mecz. Jeżeli była dobra pogoda, to praktycznie cały czas spędzało się na podwórku i grało się w piłkę, więc jestem, można powiedzieć, że takim fanem tej podwórkowej gry od małolata i nie pamiętam tych czasów, kiedy zajmowałem się innymi rzeczami albo oglądałem jakieś tam bajki czy filmy, raczej po prostu lubiłem oglądać mecze. Ale oglądałeś Tsubasę, no to mnie cieszy, bo to chyba każdy w naszym pokoleniu oglądał tą japońską anime. Dużo książek, kursów, czy raczej praktyka? Rozumiem, że najpierw trzeba te trochę poczytać, tak? Przygotować się, a potem praktyka. Pewnie tak to wygląda u ciebie. Najpierw robiłem dużo kursów, studia, te dodatkowe wszystkie fakultety. Później był taki etap, gdzie trochę więcej czytałem różnych książek związanych z piłką, ale nie tylko, też związanych z psychologią. A potem już był etap praktyki. No chciałbym trochę inaczej zorganizować swój czas, żeby mieć tego czasu więcej, ale wiem, że doba ma 24 godziny, trzeba mieć priorytety. Najpierw musi być wszystko zrobione w klubie. Też staram się w każdym dniu wygospodarować czas dla mojej rodziny, przynajmniej żeby to były 2-3 godziny. No i tego czasu na czytanie jest mało, tym bardziej, że no, lubię oglądać też mecze i interesuję się ligą, w której pracuję, więc naturalne jest to, że wieczorami jeszcze włączam sobie mecze z ligi, w której aktualnie pracuję. Okej, a gdybyś mi mógł, no to w sumie mam takie pytanie, streszczenie drogi do Ekstraklasy i rady dla młodych, to raczej już powiedzmy, że streściłeś poniekąd, a jakieś takie właśnie rady dla młodych ludzi, którzy nas obejrzą i będą chcieli pójść w twoje ślady? Ciężko mi powiedzieć, żeby to były jakieś konkretne rady, natomiast mogę po prostu stwierdzić, jak to u mnie wyglądało. Ja w czasie studiów pracowałem jako trener w grupach i młodzieżowych i później już pod koniec studiów pracowałem, można powiedzieć, że tak na wolontariacie, bo nie miałem żadnego kontraktu ani nic z tego nie zarabiałem. Pracowałem w trzeciej lidze jako asystent, chciałem po prostu pracować z seniorami, bo wyszedłem z założenia, że no skoro chcę w przyszłości pracować z seniorami, to nie ma sensu pracować z dziesięciolatkami przez kolejne 10 lat, tylko trzeba pracować z seniorami. Choćby za darmo. Choćby za darmo, oczywiście. No wiadomo, że nikt nie weźmie mnie tak z ulicy, przynajmniej wyszedłem z takiego założenia, że nikt mnie z ulicy nie weźmie do klubu gdzieś w ekstraklasie pierwszej lidze na przykład, więc szukałem sposobności, aby rozpocząć jako asystent w drugiej, trzeciej lidze. No i w sumie tak to wyglądało, że byłem przez niecały sezon w trzeciej lidze i później byłem w drugiej. A jakbyś mógł scharakteryzować szybko swój warsztat trenerski? Co chcesz grać? Jak to widzisz? Jaki masz pomysł na grę? No ja podchodzę do tego tak, że oglądam sobie, analizuję swoich zawodników, jakie mają mocne, słabe strony. Potem wrzucam to wszystko, można powiedzieć, nie wiem, na tablicę taktyczną i zaczynam zadawać sobie pytania, co jak będziemy grać w taki sposób, czy tu zyskamy przewagę, czy jej nie zyskamy, czy jak będziemy grać tak, to zyskamy przewagę, czy nie. No i z tego wszystkiego rodzi się
rodzi się taki model na dany czas dla danej drużyny, natomiast no w idealnym świecie chciałbym mieć możliwość taką, żeby grać w piłkę, mieć stoperów, bramkarza, środkowych pomocników, którzy po prostu lubią i nie sprawia im, można powiedzieć, przyjęcie, podanie pod presją, nie sprawia im problemów. I do tego chciałbym zmierzać, natomiast no, biorę pod uwagę w głównej mierze to, jakich w danym momencie mam piłkarzy. Staram się do tego dostosować sposób pracy. Zawsze na treningu gra w ataku zajmuje 70-80% czasu tego treningu, natomiast no, plan na mecz i strategia później na dany mecz, na dany miesiąc czy rundę no, może być odmienna, bo tak było chociażby w Igrach, gdzie też dużo czasu poświęcaliśmy na atak, ale niekoniecznie chcieliśmy to stosować w meczu, bo po prostu popełnialiśmy w tej fazie błędy, nie mieliśmy zawodników, którzy czuli się komfortowo w prowadzeniu ataku pozycyjnego. No i szukaliśmy trochę innej gry, szukaliśmy bardziej gry takiej, można powiedzieć, jeżeli atak pozycyjny, to bardziej wertykalnie, nie chcieliśmy wymieniać mnóstwo podań, tylko szukaliśmy najsłabszego punktu u przeciwnika, tam staraliśmy się przetransportować piłkę i staraliśmy się szybko zdobywać przestrzeń koło pola karnego. No i skupialiśmy się też w tych meczach później na grze obronnej, na kontrataku. Jak miałem innych zawodników w Igrach rok temu, to wtedy praktycznie dominowaliśmy rywali przez posiadanie, budowaliśmy wielopodaniową akcję aż do pola karnego i dopiero pod polem karnym szukaliśmy szybszych sposobów wejścia i przetransportowania piłki do szesnastki przeciwnika. No i myślę, że ten okres w Igrach jest takim najlepszym przykładem właśnie na to, jak podchodzę do pracy z drużyną i na to, jak diametralnie różne sposoby gry praktykowaliśmy w jednej rundzie i jak diametralnie inny sposób praktykowaliśmy w drugiej rundzie. I można powiedzieć, że jeden i drugi przyniósł w miarę niezłe rezultaty, bo w tym pierwszym sezonie jesień skończyliśmy na czwartym miejscu, a teraz nie wiem, jak odchodziłem, byliśmy chyba nie pamiętam, szóste albo siódme miejsce. Na pewno byliśmy gdzieś w tym miejscu, tylko nie wiem, czy tam ktoś nie miał zaległych spotkań. Mm-hmm. Okej, okay, no to przejdźmy szybko do Wigier. Rozumiem, że czas spędzony tam to bardzo dobry czas dla ciebie, ale skąd taka niemoc wyjazdowa? No zdecydowanie. Niemoc wyjazdowa tak naprawdę to jest okres od maja, bo jak przejrzymy cały okres mojej pracy, to my tak naprawdę większość punktów w pierwszym sezonie zrobiliśmy na wyjeździe, bo tam mieliśmy 60 kilka punktów i na pewno grubo ponad 30 zrobiliśmy na wyjeździe, a mniej zrobiliśmy w meczach domowych, więc no, na przestrzeni można powiedzieć, że w dłuższym okresie to wszystko gdzieś się musi wyrównywać, więc jeżeli mieliśmy problem ze zdobywaniem punktów u siebie, a zdobywaliśmy je na wyjeździe w zeszłym sezonie, szczególnie w tej rundzie bodajże jesiennej, tak było, że z wyjazdu praktycznie cały czas przywoziliśmy komplet punktów, no to w tej rundzie po prostu było diametralnie inaczej. Nie doszukiwałbym się tu żadnych dodatkowych, nie wiem, jakiejś mocy sprawczej. Po prostu, no, jeżeli wyciągamy krótki okres, krótki czas i badamy jakąś tam rzecz w krótkim przedziale takim czasowym, no to może dochodzić do takich wahań, jeżeli zobaczymy to na przestrzeni, nie wiem, czterech rund, dwóch pełnych sezonów, no to już to wszystko będzie w miarę przybierało taką odpowiednią linię trendu. I myślę, że równie dobrze może się okazać, że za chwilę Wigry, nie wiem, w pierwszych trzech wyjazdach na wiosnę zrobią 6 punktów, a w pierwszych trzech meczach na przykład u siebie zrobią tylko jeden. Równie dobrze tak się może wydarzyć, no bo po prostu jest to kwestia dla mnie czystego przypadku. No, chociażby te mecze, które graliśmy, nie wiem, na Hutniku, tworzymy sobie mnóstwo okazji, przegrywamy 2-1, z Motorem Lublin tracimy bramkę w 96 minucie. No i też umówmy się, że mieliśmy dosyć trudne wyjazdy, bo jechaliśmy do Kalisza, wtedy kiedy jeszcze Kalisz nie miał zniżki formy, tylko kiedy dobrze zaczynał sezon. Potem graliśmy ze Stalą Rzeszów, która wygrywała wszystko jak leci i z nami wygrała też w końcówce. Jechaliśmy do Chorzowa, z Ruchem straciliśmy bramkę w doliczonym czasie na 1-0 dla Ruchu. I myślę, że nie ma się co doszukiwać. Po prostu w skali całej tej rundy, biorąc mecze i u siebie, i te wyjazdowe, to Wigry są w miejscu, w którym myślę, że powinny być.
w tym Okej, momencie, dobrze. biorąc pod uwagę, co działo się tam w czerwcu i lipcu. Okej, rozumiem. Czy jakiś piłkarz z drugiej ligi już teraz byłby wzmocnieniem, jeżeli chodzi o Ekstraklasę? Myślę, że zależy od klubu. Jeśli chodzi o wzmocnienie do Warty, to ja przygotowywałem taką listę dyrektorowi sportowemu, natomiast nie chciałbym teraz mówić nazwisk, Jasne. kogo mamy gdzieś tam w orbicie zainteresowań. Natomiast uważam, że jest kilku piłkarzy, którzy mogliby się sprawdzić tutaj w okresie przygotowawczym. Natomiast nie podpisałbym się pod żadnym piłkarzem dzisiaj, że on przyjdzie i będzie wzmocnieniem Warty w Ekstraklasie. Okej, okay. A jakie macie plany na nowy rok, cele, jeżeli chodzi o Wartę i trzy powody, dla których Warta się utrzyma, jakbyś mógł tak powiedzieć. Jeśli chodzi o cele, no to wiadomo, że celem jest to, żebyśmy się utrzymali w Ekstraklasie, no bo tamten sezon też rozbudził apetyty, natomiast rozbudził apetyty, ale nikt nie miał większych oczekiwań niż utrzymanie w Ekstraklasie, a gdzieś w pewnym momencie tej rundy taka niemoc, trochę też brak skuteczności spowodowało, że Warta osuwała się w dół tabeli i no myślę, że nie ma co oszukiwać się i jeżeli Warta będzie dane się utrzymać nam w Ekstraklasie i zapracujemy na to, to pewnie kolejny sezon również ten cel będzie taki sam. Myślę, że o to trzeba walczyć, żeby po prostu Warta w tej Ekstraklasie była w tym sezonie, w kolejnym sezonie i żebyśmy mogli spokojnie się rozwijać jako klub, my jako trenerzy. A trzy powody, dla których się utrzymamy w Ekstraklasie, tak? Tak. No myślę, że pierwszy powód jest taki, że mamy okres przygotowawczy zimowy. Na pewno wtedy jesteśmy w stanie dużo zrobić. Drugi powód jest taki, że mamy okienko transferowe, jesteśmy w stanie też się wzmocnić, a wiadomo, że potrzebujemy tych wzmocnień na kilku pozycjach. No i trzeci powód jest taki, że mamy czas dla kontuzjowanych zawodników, którzy wrócą i poprawi się też jakość treningu, no bo nie ma co ukrywać, że inaczej jest trenować na chłopaków, którzy przychodzą z CLJ-ki i na nich ćwiczyć plan na mecz. A inaczej jest trenować z przeciwnikiem, który tak naprawdę, nie wiem, lada moment może za mnie wskoczyć do składu i kiedy jest ta 17-18-osobowa kadra w miarę wyrównana i w treningu ten drugi zespół jakoś dużo nie odstaje od tej pierwszej jedenastki, to wtedy ten trening też wygląda inaczej i ten deficyt czasu na podjęcie decyzji, na wykonanie działania. No jest inny i myślę, że to są trzy takie sprawy, które są w stanie sprawić, że utrzymamy Wartę. Jeżeli zrobimy dobre transfery, dobrze przepracujemy okres przygotowawczy i zadbamy o to, żeby ta nasza kadra sprawiała, że w treningu będzie to dobrze wyglądało, to myślę, że jesteśmy w stanie to wywalczyć. Super. Dziękuję Ci bardzo, Dawid, za tą rozmowę. Życzę szczęścia, powodzenia i zrealizowania tych celów. No i co? Trzymaj się dobrej odprawy, dobrych przygotowań. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Cieszę się, że jest ktoś taki jak wy i stara się o tą drugą ligę dbać i ją propagować, reklamować, bo no, ja pamiętam tą drugą ligę jeszcze sprzed 6-7 sezonów i dzisiaj to, jak wygląda poziom w drugiej lidze, jak wyglądał wtedy oraz to, jak w ogóle wszystko poszło do góry i organizacyjnie, i piłkarsko ta liga jest lepsza i trenerzy są lepiej przygotowani, te drużyny lepiej funkcjonują taktycznie, lepiej biegają. Myślę, że też, może nawet nie myślę, jestem zdania, że zdecydowanie też poprawiło się sędziowanie i tak naprawdę ta liga mocno idzie do góry, mocno idzie w kierunku profesjonalizacji, więc im więcej ludzi się nim interesuje, tym lepiej. Może jeszcze kiedyś wrócę do drugiej ligi i będę tam miał przyjemność pracować, to pewnie też będziemy częściej rozmawiać. Dzięki Okej. bardzo za zaproszenie. Dzięki bardzo. No to co? Trzymaj się, zdrowia i powodzenia.